Pan Kaleta, czy a tym bardziej pan Ozdoba, nie mają żadnych kompetencji do tego, aby oceniać działalność niezależnych sędziów. Ja przypominam, że pan Sebastian Kaleta jest wiceministrem sprawiedliwości. Zatem wiceministrowi sprawiedliwości, jak i ministrowi sprawiedliwości wara od tego, jak działają sędziowie. To jest zapowiedź takiego zamachu stanu miękkiego. Kaczyński jest determinowany. I on będzie tańczył na trumnach, on będzie wykorzystywał śmierci. Państwa gościem Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Aparat mowy rozgrzany. Tutaj widzę, że zawodowe ćwiczenia pan stosuje. No, ja śpiewałem w chórze przez wiele lat, więc te rozgrzewki... No to bardzo dobrze. Ja czasami zapominam i faflunię, co mi widzowie wypominają, ale staram się jak najmniej, rzecz jasna. Dobrze, teraz już zupełnie serio, panie pośle. Pan Kaleta, pan Ozdoba odnieśli się do odwieszonych, ale degradowanych tak naprawdę polskich sędziów. Bardzo brzydko, nawet nie będę tego cytować, określił sędziego Gonciarka pan Kaleta. Nie wiem, jakie ma ku temu kompetencje, żeby w taki sposób odzywać się do polskiego sędziego, ale to już jest inna sprawa. Czy pana zdaniem to wystarczy Komisji Europejskiej, to, czyli odwieszenie sędziów, w kontekście oczywiście realizacji kamieni milowych? No bo oni są odwieszani, ale są degradowani, przesuwani do innych oddziałów, pracują poniżej swoich kompetencji albo też bardzo daleko od domu. Panowie z Ministerstwa Sprawiedliwości tłumaczą, że to jest okej, że to jest normalne, że takie jest prawo, żeby sędziego na różne odcinki pracy wysyłać. Jak pan to widzi? No, po pierwsze trzeba dzisiaj powiedzieć, że no właśnie dzisiaj mija 700 dni. 700 dni, odkąd głosowaliśmy, kiedy głosowaliśmy ratyfikację Funduszu Odbudowy i przez 700 dni nic nie stało się takiego, co mogłoby te pieniądze przybliżyć. Wręcz można powiedzieć, że stało się wiele złego, co oddaliło te pieniądze od Polek i Polaków. Natomiast pan Kaleta, czy a tym bardziej pan Ozdoba, nie mają żadnych kompetencji do tego, aby oceniać działalność niezależnych sędziów. Ja przypominam, że pan Sebastian Kaleta jest wiceministrem sprawiedliwości. Zatem wiceministrowi sprawiedliwości, jak i ministrowi sprawiedliwości wara od tego, jak działają sędziowie. Ministerstwo jest od tego, żeby organizować pracę sądów, a nie żeby wpływać na ich orzecznictwo, a nie po to jest tylko problem polega na tym, że część sędziów w ogóle nie ma możliwości orzekać. No, pani redaktor, to, że dzisiaj... Ale są odwieszeni. Są odwieszeni. To jest oczywiście długa historia i tak naprawdę Komisja Europejska w moim przekonaniu nie kupi tego kitu, nie kupi tej ściemy, bo jak można mówić o tym, że polski rząd przestał prześladować polskich sędziów, skoro z jednej strony Izba Odpowiedzialności Zawodowej odwiesza tych sędziów. W moim przekonaniu Izba Odpowiedzialności Zawodowej jest także nielegalną izbą, której działalność będzie także podważona już niebawem, a z drugiej strony ci sędziowie są ofiarami dalszych represji. Czyli są w dalszym ciągu prześladowani pani redaktor, jeśli ktoś jest przez 20 lat sędzią karnym, rozpatruje najważniejsze sprawy w kraju, bandytów, kryminalistów, gangsterów, a potem jest wysłany do pracy referendarskiej, do pracy właściwie takiego urzędnika sądowego, który gdzieś tam monitoruje wykonywanie orzeczeń po tym, jak one już dawno zapadły, to z perspektywy takiego sędziego jest to degradacja. Jeśli ktoś na przykład zajmował się sprawami cywilnymi i nagle jest przesunięty do wydziału karnego, to tak jakby pani redaktor dzisiaj na przykład miała zostać, nie wiem, super ekspertką od, no powiedzmy, nie wiem, biologii molekularnej. No więc jakby okej, wszystko fajnie, tylko pytanie, czy ma pani do tego kompetencje. Tak samo jest z tymi sędziami, więc dzisiaj mamy do czynienia z takim pozoranstwem. Mamy do czynienia z pozorowaną grą. Izba Odpowiedzialności Zawodowej odwiesza, zmienia te wyroki, natomiast praktyka pozostaje ciągle taka sama. Tylko pytanie, panie pośle, czy Komisja Europejska to czyta? Komisja Europejska nie jest głupia, bo Komisja... Ale bardzo chce wypłacić Polsce pieniądze, no, z drugiej strony. No, ja się bardzo cieszę, że Komisja Europejska bardzo chce wypłacić pieniądze Polsce. To Komisja Europejska powtarza od 2 lat. Tylko Polska nie chce, żeby Komisja Europejska wypłaciła nam tę kasę. I wie pani, ja ze straszną zazdrością patrzę na
Włochów, patrzę na Hiszpanów czy Portugalczyków. 150 miliardów euro już wypłacono w ramach. No właśnie, niektórzy już się sprawozdają z wydatkowania części tych pieniędzy. My ciągle te pieniądze gdzieś tam oglądamy z dystansu tylko i wyłącznie dlatego, że Ziobro z Kaczyńskim uprawiają grę pozorów wobec Komisji Europejskiej. Bo jak można mówić o tym, że sprawa została załatwiona, jeśli ciągle mamy na przykład ustawę kagańcową. Ustawa kagańcowa, która weszła w życie kilka lat temu, stanowi jednoznacznie, jeśli sędzia orzeka zgodnie z prawem europejskim, to możemy go pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej. No to jeśli nad tymi wszystkimi polskimi sędziami, a jest ich 10 tysięcy w Polsce, wisi taki topór, taka groźba, będziesz orzekał zgodnie z konstytucją, będziesz orzekał zgodnie z traktatami, będziesz orzekał zgodnie z prawem europejskim, to ten topór może ci na głowę spaść i możesz mieć problemy, tak jak sędzia Gonciarek, sędzia Ferek, czy wielu, wielu innych sędziów. Dzisiaj jesteśmy w pacie totalnym. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której politycy szkodzą własnemu krajowi, politycy partii rządzącej i świadomie odcinają Polaków od gigantycznej kasy, łatwej kasy powiedzmy. To jest jedne z jedne z najłatwiejszych pieniędzy. No, to trzeba sobie też powiedzieć, to Polacy muszą sobie uświadomić, że to jest strasznie łatwa kasa. Wystarczy spełnić parę rzeczy, do których sam rząd się zobowiązał i pieniądze płyną już nie strumieniem, ale rzeką do Polski. Kolejny kamyczek do ogródka, czyli nowa Krajowa Rada Sądownictwa, neo-KRS, zwał jak zwał, do tej pory nie rozstrzygnęła konkursu na 15 stanowisk w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Ja przypomnę raz jeszcze, że te konkursy były ogłoszone w marcu. W lipcu zeszłego roku i wypowiedziała się w tej sprawie pierwsza prezes Sądu Najwyższego w Rzeczpospolitej. Pani Manowska mówi tak. To dla mnie sytuacja niewytłumaczalna w racjonalny sposób. Dlaczego pana zdaniem KRS, a właściwie przewodnicząca KRS, zwleka z tymi konkursami? No, teorii pewnie jest kilka. Po pierwsze, indolencja w Krajowej Rady Sądownictwa, tej nielegalnej Krajowej Rady Sądownictwa. Panowie i panie raczej tam zajmują się, albo przynajmniej do niedawna zajmowali się tym głównie, jak wyciągnąć pieniądze z kolejnych posiedzeń różnych komisji w Krajowej Radzie Sądownictwa. Pamiętamy przykład Komisji do Spraw Księgozbioru, czy Komisji Bibliotecznej chyba, gdzie spotykano się na Skype'ie po kilka razy dziennie i za każde spotkanie pobierano sute diety. Więc tym się zajmują państwo w KRS-ie, skokiem na kasę, a nie troską o wymiar sprawiedliwości. Ja przypomnę, że KRS jest wpisana w konstytucję. KRS to jest instytucja ustrojowa, która ma czuwać nad interesem wymiaru sprawiedliwości. Więc pytam, jakie są prace KRS-u nad tym, żeby w Polsce normalnie działały sądy? Niedawno mieliśmy do czynienia z ogłoszeniem znowu przez Ministerstwo Sprawiedliwości danych na temat wydłużających się postępowań sądowych. Od 2015 roku o 70% wzrósł czas, wydłużył się czas postępowań sądowych. 70%? 70%. Było wcześniej 4,6 miesiąca w sądzie pierwszej instancji. Dzisiaj mamy ponad 7 miesięcy. Więc pytanie jest takie, czym się państwo z PiS zajmują od 8 lat? Wie pani, ja mogę zrobić coś takiego jak Beata Szydło, taki trójkącik i powiedzieć przez ostatnie 8 lat. Polki i Polacy. Co dostali Polki i Polacy w polskich sądach? Wydłużające się postępowania sądowe, indolencja, blokady i większe opłaty sądowe. Skoro panie pośle wywołał pan do odpowiedzi panią premier Beatę Szydło, no to ja bym chciała pana poprosić o interpretację tych słów. Pani Szydło mówi tak. Kolejna kadencja Prawa i Sprawiedliwości pozwoli dokończyć zmiany w Polsce i uczynić je niemożliwymi do cofnięcia. No to brzmi jak groźba. To brzmi bardzo, bardzo groźnie i bardzo niebezpiecznie. Ja to czytam tak, że ta trzecia kadencja to już będzie hulaj dusza, piekła nie ma. Jak już udało się przez dwie kadencje rozwalać te wszystkie bezpieczniki demokratyczne, jak udało się po części częściowo rozmontować ten system ochrony naszych praw i wolności, jak sądy, Trybunał Konstytucyjny, no i jeszcze Rzecznik Praw Obywatelskich jako tako się trzyma, no to Beata Szydło mówi jednoznacznie, dacie nam władzę, rozwalimy już wszystko. Okej, tylko wszystkie zmiany da się cofnąć. To oznaczałoby, tak literalnie rzecz jasna, po prostu
zapowiedź braku kolejnych wyborów. No bo jeżeli władzę przejmie ktoś inny, czy Lewica, czy Konfederacja, czy Platforma, czy PSL, to wszyscy demokratyczną drogą parlamentarną mogą cofnąć każdą zmianę. I prezydent na przykład. A jeżeli tutaj się mówi, że uczynimy je niemożliwym do cofnięcia, no to to oznacza, że co? Że te procedury demokratyczne zostaną ostatecznie wyłączone? No, Prawo i Sprawiedliwość już pokazało przez ostatnie 8 lat, gdzie ma i jak szanuje procedury demokratyczne. Moim zdaniem to jest zapowiedź jednego. Totalnej demolki, totalnego takiego rozpasania i już takiego w świetle reflektorów, nie gdzieś tam po kątach, w gabinetach, ale w świetle reflektorów zmienimy prawo tak, żeby już na wieki wieków amen PiS nam trwał. Tak jak, ale pytam pana jako prawnika, to da się zrobić? No, wie pani, no to jest i tak, i nie, dlatego że zgodnie z przepisami, czy zgodnie z konstytucją, no trzeba dużej większości, żeby zmienić konstytucję. No Orban ma łatwiej. Ja rozumiem, że pani Beata Szydło zapatrzyła się w Orbana, który zmienia konstytucję tak co tydzień, jak mu pasuje, tak żeby zabezpieczyć jeszcze bardziej swoje interesy. No w Polsce ta większość do zmiany konstytucji jest znacznie większa. Nie sądzę, żeby Prawo i Sprawiedliwość liczyło na większość pod tytułem, nie wiem, 300 posłów. Natomiast ja odczytuję to w zupełnie inny sposób. Nie będzie zmiany konstytucji, ale będzie zmiana konstytucji bez zmiany konstytucji. To, co się już dzieje dzisiaj na taką mniejszą może skalę, to będzie się działo na większą. Będzie obchodzenie konstytucji, będzie wpychanie ludzi, no bo w co wierzy PiS? PiS wierzy w to, że jak się przejmie instytucje, to się zmieni państwo. Więc PiS będzie wpychał swoich ludzi już do tych wszystkich instytucji, jakie tylko wpadną mu w ręce. Większość została przejęta, więc PiS wierzy w jedno. Jak zmienimy ludzi w instytucjach, to instytucje będą nasze. I o to chodzi. To jest zapowiedź takiego zamachu stanu miękkiego, bez zmiany konstytucji, ale będzie to zamach stanu taki personalny, gdzie poupycha się swoich miernych, biernych, ale wiernych i to oni będą stali na wieki wieków amen, na straży interesu Prawa i Sprawiedliwości. To jeszcze dwa słowa w cudzysłowie, bo trochę ich będzie więcej, od pani Szydła, która mówi tak. Po kilku miesiącach kampanii, którą już prowadzi opozycja, widać, że użyje wszelkich środków, by pogłębiać podziały, skłócać ludzi, nakręcać agresję brudnymi metodami. Jej celem jest, by z tygodnia na tydzień rosło w kraju napięcie. No to jest pana jako przedstawiciela opozycji, jak można w taki sposób prowadzić kampanię, panie pośle? Nie przypominam sobie, żebym od kilku miesięcy czy kilku lat wprowadzał podziały i prowadził brudną kampanię. Przypominam sobie za to coś innego. Brudną kampanię wobec sędziów, zorganizowaną jeszcze za czasów, z tego co pamiętam, rządów Beaty Szydło. Brudną kampanię wobec mniejszości, brudną kampanię wobec kobiet. Wymyślanie jakichś... Lekarze, nauczyciele, jeszcze pan zapomniał. Ale tak, ale wie pani, jakby wymyślanie też jakiegoś symbolicznego czy mitycznego wroga, bo Prawo i Sprawiedliwość nie może żyć bez wroga. Nie ma do zaproponowania nic pozytywnego. Jakiś, nie wiem, wzrost zaufania społecznego, próbę zasypania podziałów, tylko ciągle jest jakiś wróg. No dzisiaj wrogiem jest opozycja, która z tego co słyszę atakuje Jana Pawła II, no bo to łatwo mobilizować ludzi wokół jakiejś zagrożonej wartości. To jest język obrzydliwy. Ja nie akceptuję takiego języka. To jest język ohydny, ponieważ tak naprawdę ukrytą informacją w tej wypowiedzi pani Beaty Szydło jest jedno. Chcemy grać na podziały. To, że mamy usta pełne frazesów, że to opozycja, prawda, dzieli, szczuje, nienawidzi, to jest ukryta informacja. To my będziemy stosować taką taktykę, bo ta taktyka w naszym przekonaniu, mówię w przekonaniu PiSu, sprawdza się najlepiej. Szczuć, nienawidzić, pogardzać, wykluczać, obrażać. Tak chcę zmobilizować swój, moim zdaniem częściowo zdemobilizowany elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Jaki? Zdemobilizowany, częściowo. Elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Zgadza się. Pani redaktor. Widzi pan, nawet nie potrafię tego wymówić. Nie, to chyba coś z diagnozą panu. Nie, nie, nie. Pani redaktor, ja od wielu tygodni jeżdżę po małych miasteczkach. Aha. Wieruszów, Wieluń, Jędrzejów. To nie są miasteczka super przyjazne lewicy. Tam ja tam dostaję po głowie, dostaję parę wiązek takich mocnych od części ludzi, ale oni mówią jedno. Panie pośle, tak drogo jeszcze nie było. Te święta będą najdroższymi świętami od 30 lat. To jest demobilizacja. Tutaj ludzie, którzy chcą głosować na Prawo i Sprawiedliwości, zaczynają się wahać. Chce pan mówić, że wyniki PiSu obecne
nie w jednym, nie w dwóch i nie w pięciu sondażach, czyli wszystkie powyżej 30% świadczą o demobilizacji elektoratu? No, mieli 41%, mieli 42%. To by im zapewniło samodzielne rządzenie. Dzisiaj przy 30% Prawo i Sprawiedliwość nie ma szansy rządzić samodzielnie. Będzie musiało sięgać po być może, prawdopodobnie, jestem o tym przekonany, Konfederację. O Konfederację. Więc dzisiaj... No, ale Konfederacja notuje jakieś niebotyczne zupełnie wyniki ostatnio. Pana zdaniem to jest chwilowe? Chwilowe. Ja uważam, że to jest taki chwilowy zachwyt i ten... To takie zachłyśnięcie się Mentzenem i tymi jego głupotkami, ono dzisiaj zaczyna być odbrązawiane. To znaczy, wie pan co, panie pośle, ale ja uważam, przepraszam, że wejdę w słowo, że wy popełniacie bardzo poważny błąd. Wy, mam na myśli przedstawicieli opozycji, w ten sposób komentując poczynania Konfederacji, że jego głupotki... Mnóstwo polskich młodych mężczyzn identyfikuje się z takimi poglądami i warto byłoby się z nimi rozprawić w sposób merytoryczny, nie, no, pani, a nie nazywać to głupotkami. Nie, no, pani redaktor, za tym słowem głupotki, bo to są głupotki, od razu mówię konkrety. Jeśli chcesz głosować na Konfederację... Chodzi o to, żeby oni się nie czuli lekceważeni. Wie pan, o czym ja mówię? Ja nie mówię tego o tych wyborcach. Ja mówię o głupotach, które mówią przedstawiciele Konfederacji. Pan Mentzen obicił dzieci ostatnio. A no właśnie, więc no to teraz tak. Fakty na stół. Głosujesz na Konfederację, nie będziesz miał możliwości bezpłatnego leczenia się w szpitalu, bo będziesz musiał płacić, bo nie będzie podatku, bo nie będzie kasy, bo Konfederacja chce wszystko sprywatyzować. Głosujesz na Konfederację, twoja dziewczyna, twoja siostra, twoja córka, twoja matka będzie przeżywała takie piekło jak Izabela z Pszczyny, bo będzie zakaz całkowity aborcji. I głosujesz na Konfederację, żenisz się ze swoją dziewczyną, już nigdy się z nią nie rozwiedziesz, nawet jak będzie tragicznie w twoim związku, bo Mentzen proponuje ustawę o nierozerwalności małżeństwa. Głosujesz na Konfederację, będziesz musiał płacić za każdą drogę przejechaną w swojej okolicy, bo wszystkie drogi będą sprywatyzowane. Panie pośle, bo problem polega na tym, że kiedy pana Mentzena zaczyna się pytać o szczegóły, to on mówi, nie wiem, bo to są raporty, a gdzie pan ma ten raport? No muszę sprawdzić. Tam, kiedy dochodzimy do sedna, to już jest... To jest bardzo ważna sprawa, którą pani poruszyła. I teraz mówię do wyborców Konfederacji, sprawdzajcie swojego idola, sprawdzajcie tego gościa, który na TikToku robi zasięgi, a w zderzeniu z dziennikarzem nie potrafi wydusić z siebie konkretnego słowa. To jest facet, który mówi, nie wiem, nie pamiętam, zagubiłem się, zarobiony jestem i tak dalej, i tak dalej. To jest człowiek bez konkretów, jest kozakiem w necie, a w rzeczywistości jest naprawdę no, w zderzeniu z dziennikarzem no, słabiakiem moim zdaniem. Ryszard Terlecki teraz. Ulubiony wicemarszałek. Ulubiony pana wicemarszałek. Okay. Zdradził, nie wiem, czy pan słyszał, nazwisko kandydata PiSu na prezydenta. Oczywiście twierdzi, że ta ławka jest bardzo duża, ale że szukam. Pomysły są różne i rzeczywiście wymienia się różne nazwiska. Moim zdaniem szansę na zwycięstwo miałby tylko premier Morawiecki. A, pani redaktor, szkoda to komentować. W Prawie i Sprawiedliwości chyba już naprawdę mają bardzo krótką ławeczkę, skoro chcą już na 3 lata przed wyborami prezydenckimi wystawiać obecnie urzędującego premiera. Premiera, który zresztą ma dosyć słabe notowania. Najniższe od 5 lat. Coraz słabsze notowania, więc pytanie, jakim koniem pociągowym będzie premier Morawiecki, który jest poobijany swoimi kłamstwami i tym, że nie dowiózł wielu obietnic dla Polkom i Polakom. Więc jeśli Prawo i Sprawiedliwość wystawia takiego giganta jak Morawiecki, to znaczy, że słabiutko tam w tym Prawie i Sprawiedliwości, że nie mają lepszego kandydata, a taki premier, no chyba to też jest taki pocałunek śmierci moim zdaniem, bo tam chyba z premierem Morawieckim wiele środowisk w PiSie nie żyje najlepiej, więc z chęcią by go tak wypchnęli na tą straceńczą ścieżkę pod tytułem walka o prezydenturę, przegra i historia o nim zapomni. No dobrze, to teraz tak a propos tych podziałów, tego grania na skłócanie i tak dalej. Nie wiem, czy pan wie, że w tym roku 10 kwietnia obchodzimy 16 kwietnia. Okej. Jest decyzja podjęta przez Prawo i Sprawiedliwość, że w tym roku 10 kwietnia obchodzimy 16 kwietnia, ponieważ rocznica katastrofy smoleńskiej przypada na poniedziałek wielkanocny. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość postanowiło zmienić datę obchodów potwornej katastrofy smoleńskiej i 16 kwietnia w niedzielę będzie obchodzona rocznica 10 kwietnia, więc mamy zmianę kalendarza. No to jeszcze proponuję, żeby zamienić Boże Narodzenie na Wielkanoc i odwrotnie. Ja nie wiem, co to jest.
mogłoby być śmieszne, gdyby nie było straszne, bo oczywiście to jest jakieś... tam jest mnóstwo ludzi, którzy mają cały czas, co roku rozdrapywane rany i nie mogą przeżyć tej żałoby w spokoju. Znaczy, ja bym chciał przypomnieć, że w tej katastrofie zginęło prawie 100 osób z różnych środowisk politycznych. Do tej pory pamiętam moją ostatnią rozmowę z Jerzym Szmajdzińskim. No właśnie, ja pamiętam swoją... To był piątek. A ja pamiętam swoją szefową, Izabelę Jarugę-Nowacką, dla której pracowałem przez kilka lat i ja nie życzę sobie i nie chcę tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość zawłaszczało pamięć o tylu osobach, które były cenne i drogie dla całej Polski. Ja nie chcę i uważam to za obrzydliwe i naprawdę znaczy nie chcę już używać tych złych słów i takich okropnych słów, ale to jest po prostu przegięcie. To jest po prostu przegięcie i to granie tym Smoleńskiem i to już takie na siłę tworzenie tego mitu smoleńskiego służy najmniej właśnie tym ludziom, którzy w tej katastrofie zginęli. Ja też nie wiem, czy... Tylko pytanie, czy o nich chodzi? Czy Lech Kaczyński też chciałby takiej manipulacji i też czy życzyłby sobie takiego pogrywania instrumentalnego jego pamięcią, jego szacunkiem, którym się cieszył od obywateli. Tak naprawdę w Smoleńsku chodzi najmniej o Smoleńsk. W tych obchodach chodzi najmniej o ofiary, najmniej o tę katastrofę, o to wielkie nieszczęście. Chodzi po prostu o podbijanie punktów politycznych. I jeśli Kaczyński jest zdeterminowany i on będzie tańczył na trumnach, on będzie wykorzystywał śmierci, on będzie wykorzystywał, jak nie Kaczyński, swojego brata, to papieża, to za chwilę jakieś inne osoby, które cieszyły się w Polsce i cieszą szacunkiem, tylko do jednego mu to jest potrzebne. No to żeby wygrać wybory, żeby wzbudzać jakieś emocje społeczne, manipulować nawet datami, żeby osiągnąć tylko swój cel, no po trupach do celu. No to jest niestety cały Kaczyński. Nie wiem, lepiej przemilczeć coś takiego, niż wdawać się w dyskusję, bo to świadczy po prostu tylko i wyłącznie o złych zamiarach, niecnych zamiarach, okropnych zamiarach Kaczyńskiego. Berliner Zeitung pisze o Jarosławie Kaczyńskim dzisiaj w ten sposób. Polski silny staruszek Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i niektórzy jego ministrowie muszą się obawiać więzienia po przegranych wyborach. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, woda na młyn. Niemiecka gazeta, która grozi Prawu i Sprawiedliwości. No tak to będzie wykorzystane, oboje doskonale o tym wiemy. No będzie wykorzystane. No nie możemy ich pewnie, nie chcemy zamykać ust niemieckim dziennikarzom, tak jak nie chcemy zamykać ust dziennikarzom z Polski, z Australii czy z Nowej Zelandii. Każdy może sobie pisać, co chce i powinien pisać to, co uważa za słuszne. Niemniej jednak niemiecka gazeta powiedziała to, o czym mówię na przykład ja i cała lewica od wielu miesięcy. Jeśli tak będzie, a jestem przekonany, że tak będzie, że opozycja przejmie władzę na jesieni, to nikt w PiS-ie nie może być spokojny, każdy ten, kto to maczał palce w jakichś przekrętach. Żaden Sasin, żaden Morawiecki, żadna Szydło nie może spać spokojnie, bo my mamy plan, jak rozliczyć te osoby. Bo jeśli ktoś na przykład nie publikował wyroków Trybunału Konstytucyjnego, jeśli ktoś podpisywał decyzję o tym, żeby uruchomić wybory kopertowe bez podstawy prawnej, jeśli taki Tchórzewski był odpowiedzialny za budowę Ostrołęki, a potem zburzono inwestycje za 2 miliardy złotych, to znaczy, że w tym państwie rządzonym przez Prawo i Sprawiedliwość można było wszystko, a prawo nie obowiązywało. Więc opozycja ma także jedno ważne zadanie. Nie odpuścić tego, nie tylko zapowiadać. Tak jak ja zapowiadam wraz z grupą moich 15 prawników, że na początku lipca pokażemy wielką księgę oskarżeń. Ale dowieść też ten temat. Dlatego, że wie pani, ostatnio wspaniała pisarka ukraińska Oksana Zabuszko powiedziała, że nieukarane zło wraca. I ja uważam, że jeśli takie zło, które działo się przez 8 lat, nie zostanie ukarane, to ono wróci bardzo szybko. Być może nawet opozycja wygra wybory. Przez 2 lata będziemy w euforii, będziemy odmieniać rzeczywistość. Ale jeśli nie ukarzemy tego zła, które działo się przez 8 lat, to ono wróci z podwójną siłą. Wróci Konfederacja z Prawem i Sprawiedliwością i będą rozwalali państwo 7 razy bardziej niż rozwalają dzisiaj. To jeszcze z Berliner Zeitung takie słowa. W wyborach nie chodzi już tylko o to, czy partia rządząca pozostanie u władzy, czy przejdzie do opozycji, ale o to, czy jej kierownictwo pozostanie u władzy, czy pójdzie do więzienia. To jest plan kampanii wyborczych z elementami wojny domowej. Mocne słowa, ale ja jak sobie tak patrzę przez te ostatnie 4 lata na ministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości, no także na wielu posłów, to widzę
Przede wszystkim widzę takie poczucie bezkarności, że ja mogę wszystko, że zawsze mnie wybroni Ziobrowa prokuratura, że wybroni mnie policja, która jest nadzorowana przez posłusznego komendanta głównego policji, że wybronią mnie instytucje, a jak jakiś głupi poseł opozycji typu Śmiszek złoży zawiadomienie do prokuratury na jakieś kolejne 25. przestępstwo popełnione przez pisowca, to 7 dni później ten głupi Śmiszek dostaje odmowę wszczęcia postępowania ze strony tej prokuratury. To poczucie bezkarności jest najbardziej dojmujące, więc dlatego dla nich to jest gra o wszystko. Dlatego, że jeśli przegrają, to wiedzą, że są ludzie, którzy będą chcieli doprowadzić do sprawiedliwości. Więc ja uważam, że są zdolni do wszystkiego. Nie tylko włączyć do kampanii papieża, Smoleńsk, Kaczyńskiego i katastrofę lotniczą, tylko będą włączali wszystkie elementy, także te nielegalne, na przykład Pegasus, żeby wygrać wybory. Powiedział pan przed chwilą, mamy plan. Nie chcę być niegrzeczny, ale trochę brzmi jak żart. Szczególnie kiedy weźmiemy pod uwagę niegranie do wspólnej bramki tak naprawdę przez ugrupowanie opozycyjne, panie pośle. Ja już nie będę wracać do tematu jednej listy. Wszyscy mają pokokardę. Dokładnie. Wszyscy mają tego pokokardę po prostu. I sądzę, że ten temat wam nie pomaga. Niemniej, to jest żenujące, co się dzieje po stronie opozycji w kontekście właśnie tych wzajemnych deklaracji. Teraz Robert Biedroń wyszedł z tą propozycją, żeby Lewica pogadała z Platformą, na co Platforma odpowiada, ale przecież my rozmawiamy, więc tutaj nic nie trzeba zmieniać. No panie pośle, jak wam ludzie mają zaufać? Jak mają uwierzyć w to, że wy jesteście w stanie te wybory wygrać? Ja mam taką propozycję, żebyśmy przestali gadać o tych różnych strategiach wyborczych. Ale gadacie jednocześnie cały czas. Jesteśmy pytani przez dziennikarzy. Czyli to wina dziennikarzy, jak zwykle, wiadomo. Plan jest taki, robić swoje i być może przez ostatnie kilka tygodni była taka troszeczkę zadyszka i troszkę opozycja musiała się zastanowić nad strategią, bo Prawo i Sprawiedliwość odzyskało na chwileczkę powietrze, plus troszeczkę urosła Konfederacja, natomiast sondaże... Nie taką troszeczkę nawet. 10-11%, zobaczymy jak to będzie. Natomiast już sondaże z tego tygodnia pokazują znowu, że opozycja wygrywa. I to nie jest już ten fetysz jednej listy. Ja uważam, że oczywiście trzeba być otwartym na te rozwiązania. Wszystko się może zdarzyć. Może się zdarzyć coś, panie redaktor, na przykład w czerwcu, co absolutnie zmieni emocje w społeczeństwie i trzeba będzie albo zrobić jedną listę, albo absolutnie jej nie robić. Mhm. Dlatego trzeba te scenariusze mieć różne otwarte na stole. Natomiast robić swoje, gryźć trawę. Zawsze jak pani jestem, mówię o tym samym, bo ja to robię. I wierzę głęboko w to, że to codzienna praca, nie tylko w studiach telewizyjnych, która jest bardzo ważna, ale tam w terenie, w małych miastach, przy rozmowach z ludźmi, to jest to właśnie robienie swojej roboty. I tym się zajmuje opozycja, bo ja też nie chcę mówić, co powinna robić opozycja. Opozycja od wielu tygodni, wielu miesięcy, Platforma, Lewica, PSL, Hołownia, jeździmy po Polsce, rozmawiamy, przedstawiamy kolejne propozycje programowe, tak jak Lewica w niedzielę przedstawiła swój plan gospodarczy, bardzo proludzki, proobywatelski, więc robić swoje i wierzyć w to. Przede wszystkim ja bym chciał jednego, żeby opozycja nigdy nie wpadała w taki marazm, bo akurat było 3 sondaże... Społeczeństwo wpadło w marazm. Ale politycy są od tego, żeby wyrywać społeczeństwo z tego marazmu i dawać nadzieję. Panie pośle, i na koniec chciałabym króciutko usłyszeć od pana, co pan chciałby usłyszeć jutro od Wołodymyra Zełenskiego podczas jego wizyty w Polsce i spotkania między innymi z Polakami i z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce na Zamku Królewskim. Ja nie oczekuję wielkich deklaracji od pana prezydenta Zełenskiego, bo wiem, że świetnie prowadzi swój kraj i jest świetnym dowódcą, który broni się przed barbarzyńcami z Rosji. Ja bym chciał usłyszeć od pana prezydenta Dudy i od pana premiera Morawieckiego jedną rzecz, że będziemy i nie odstąpimy od tego, żeby być adwokatem interesów Ukrainy w Europie i na świecie. Ja bym chciał usłyszeć... Pani redaktor, oczywiście, że powtarzają, bo to jest łatwe. Mówienie jest łatwe. Ja bym chciał zobaczyć, jak oni na przykład nawiązują sojusze z pozostałymi krajami Unii Europejskiej, żeby na przykład wprowadzić Ukrainę na szybką ścieżkę wstąpienia do Unii. Ja bym chciał usłyszeć na przykład bardzo mocną deklarację, że... To jak można być adwokatem wstąpienia do Unii, jeżeli sami poza tą Unią się trochę stawiamy w tym momencie?
dlaczego pije. Ja bym chciał usłyszeć na przykład bardzo mocną deklarację w obecności Załańskiego, że będziemy działać na rzecz oddłużenia Ukrainy po to, żeby nie musiała w czasie wojny spłacać tego gigantycznego długu. Ukraina już spłaciła dług wobec świata, więc ja bym chciał usłyszeć więcej konkretów, a nie tylko, że kochamy Ukraińców, że ich wspieramy, bo pierwsza faza wsparcia już jest za nami, entuzjazm i dobre emocje. Dzisiaj liczą się konkrety i chciałbym usłyszeć, jak polscy przywódcy spowodują w porozumieniu z Ukrainą, że po wojnie polskie firmy będą także uczestniczyły w odbudowie Ukrainy. I to jest nie tylko chodzi o tę neokolonialne podejście. Mhm. Chodzi o to, żeby budować zaufanie, które w przyszłości będzie procentowało. Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica. Bardzo dziękuję za wizytę. Spokojnego, dobrego dnia. A u Państwa już za chwilę profesor Antoni Dudek. Zapraszam na to spotkanie.